Pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Drodzy Państwo, dzień dobry, ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga i zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek podcastu Książki Pruszyńskiego, podcastu, w którym mówimy o najciekawszych premierach, o najważniejszych książkach ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy, ostatnich dni, o książkach wydawanych przez wydawnictwo Pruszyński. Gościmy autorów i autorki związanych właśnie z tym wydawnictwem, a dzisiaj przepiękne moim zdaniem spotkanie i prawdziwa gratka dla fanów literatury obyczajowej z najwyższej półki, bo takie właśnie książki tworzy ten duet. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami dwuosobowo, że będzie można porozmawiać o tym, jak wygląda pisanie powieści w damsko-męskim duecie. Pani Maria Ulatowska i pan Jacek Skowroński, autorzy wielu już 12, jak policzyliśmy, a za chwilę i 13 wspólnej książki, ale dziś skupimy się na tej najświeższej, najnowszej, na Dziedziczce z Moczarowisk. Witam Państwa, dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry słuchaczom. Dzień dobry, Maria Ulatowska. Wszystkich witam bardzo serdecznie. Ja naprawdę bardzo Państwu dziękuję, że Państwo są z nami dziś i że Państwo są z nami we dwoje. I zastanawiam się, czy najpierw Was zapytać o to, jak się miewacie w tym duecie pisarskim, czy o tę najnowszą powieść, o Dziedziczkę z Moczarowisk. To może od tego zacznijmy. Czytelniczki i czytelnicy mają swoje powody, dla których pokochali tę serię, bo to już powoli robi się seria, bo to druga część. A co Państwa w tych Waszych Moczarowiskach urzekło na tyle, by dalej w nich gościć? Po prostu bohaterowie. Pokochaliśmy bohaterów i oni sami się nam wpychają po prostu na klawiaturę. Panie Jacku? To jest szczera prawda. My swoim bohaterom pozwalamy po prostu na wszystko. Obserwujemy ich i zapisujemy ich przygody. Oczywiście początkowo zostawiamy ich w jakiejś tam sytuacji, w jakimś tam otoczeniu, ale spuszczamy ich natychmiast ze smyczy i wielokrotnie oni nas zaskakują, mimo że wiedzieliśmy dokładnie, co mają zrobić w następnej scenie, jak się ma skończyć książka. Nie, wszystko pić na wodę. Oni rządzą. A szczególnym bohaterem w tych dwóch tomach jest niejaki Onufry, którego pokochali nasi czytelnicy na tyle, że jak się skończył pierwszy tom, to zrobili nam straszną awanturę. Po pierwsze o to, że uśmierciliśmy Onufrego w pierwszej części, a po drugie o to, że chcą część drugą. No i siłą rzeczy taka część musiała powstać. A z nieżywym Onufrym i tak daliśmy sobie radę. No właśnie, ta pierwsza część, o której pani wspomina, czyli Pałac w Moczarowiskach, teraz Dziedziczka z Moczarowisk. Ja byłam właśnie ciekawa, który z bohaterów, a może raczej która z bohaterek, was tak szczególnie niesie, no bo jednak ta główna bohaterka, na której nacisk jest w tej części położony, czyli Nika. Jak Państwo ją wymyślili? Kto Państwa do niej zainspirował? Czy to była jakaś wspólna rozmowa? Czy to była jakaś wspólna postać, którą spotkaliście gdzieś podczas swoich rozlicznych podróży, bo to nie jest wielka tajemnica, że Państwo uwielbiają jeździć po świecie. Skąd ta Nika się wzięła? Wie Pani, ona naprawdę, to może zabrzmi śmiesznie, ale ona pojawiła się sama. Po prostu przeskoczyła płot do naszego mieszkania, wmeldowała się do naszej książki zupełnie tak, jak było to w Pałacu w Moczarowiskach. Nie chcę mówić za dużo, bo nie chcę zdradzać treści części pierwszej. Może słuchacze zainteresowani tym, co się dzieje w tomie pod tytułem Dziedziczka z Moczarowisk, a nie czytali pierwszego tomu, zechcą do niego wrócić. W związku z tym sami niech się przekonają, skąd się wzięła Nika i jaka ona naprawdę jest. Będziemy oczywiście krążyć dookoła, Pani Mario, niech się Pani nie niepokoi. Nie będziemy zdradzać, jak to mówią, spoilerować fabuły i tego, co spotka Nikę, czy co spotkało ją wcześniej i co przed nią. Chociaż trochę możemy chyba opowiedzieć. Do bohaterów wrócimy, ale też chciałam Państwa zapytać o sam pałac, bo to jest takie oczywiste dosyć skojarzenie, kiedy Państwo wymyślają takie piękne miejsce, no gdzieś tam przenoszące nas do czasów zapomnianych, innych zupełnie od tych, które mamy teraz, to wpada taki pomysł, że gdzieś taki Państwo pałac, nie wiem, może mają, albo po prostu widzieli. Skąd się wzięły Moczarowiska? Rzeczywiście, ten pałac istnieje i my go widzieliśmy. Jest to po prostu pałac w Radziejowicach, gdzie jest dom pracy twórczej dla artystów. Wiele lat mieszkał w nim Waldorf. Jest przepiękne jezioro, no przepiękne wystawy obrazów, księgozbiory, przepiękne sale, ale są też czworaki,
Modrzewiowy dworek, w którym mieszkał zarządca. No po prostu tam jest taka atmosfera, że nie dało się nie napisać o tym książki. I sam teren, ta zieleń, te alejki, ten las za płotem dosłownie. Tak, ale przy okazji chcieliśmy się cofnąć w czasie, tylko nie tak w tradycyjny sposób, żeby napisać powieść XIX-wieczną, ale z dzisiejszymi bohaterami umieszczonymi w warunkach. Tak, i to jest bardzo ciekawy motyw, i to jest motyw, który mnie niezwykle interesuje, bo poddają państwo swoich gości pałacu w Moczarowiskach, takim różnym zabiegom, że tam nie bardzo chyba z internetem, nie bardzo nawet chyba ze światłem, są pewne ograniczenia takie, które no, w latach w XIX wieku były czymś normalnym. Państwo sobie siebie wyobrażają w takich ograniczeniach, bez dostępu do różnych nowych technologii? Ależ tak, i to z wielką radością, bo proszę sobie wyobrazić, no, kiedyś człowiek wychodził z domu, macał się po kieszeni, nie mam klucza i 10 zł, dobra jest. Idę do pracy, gdzieś tam wszystko gra. A dzisiaj wychodzi z domu i tak, mam kartę, mam telefon naładowany, mam klucze te, mam klucze drugie, czy czegoś... Ładowarkę, czy mam ładowarkę? Czy mi się nie rozładuje telefon? No rany boskie, no. W jakich my czasach żyjemy? Po prostu trzeba się troszkę umieć zniewoleni. Zdystansować. Wracając do tego motywu przeszłości, bardzo mnie też to interesuje, czy dla państwa to jest też taka trochę opowieść wynikająca z tęsknoty za przeszłością, z tym, co w tej przeszłości było lepsze od tego, co mamy teraz. Ja się bronię zawsze przed takim myśleniem, że kiedyś było lepiej, inaczej i tak dalej. Czasy są, jakie są i trudno. Zawsze przypominam sobie, jak moja babcia, prababcia nawet mówiła, ach, za moich czasów to było. I tylko modlę się, żebym ja na starość nie zaczął mówić, a za moich czasów to było. Nie, to nie jest tęsknota, to raczej jest nostalgia, o, znacznie lepsze słowo, prawda? Natomiast tak naprawdę to chyba trudno byłoby żyć w takich czasach, gdzie nie ma prądu. Ja nie mówię, że nie ma internetu, bo żyłam w czasach, w których nie było ani internetu, ani telefonu komórkowego i wszyscy sobie doskonale dawali radę. Natomiast już brak prądu przeszkadzałby, prawda? Więc tak zupełnie ten XIX wiek, czy jego początek nawet, był chyba dużo trudniejszy dla ludzi żyjących w tamtych czasach. Ale brak internetu czy telefonów komórkowych miał swoje oczywiste plusy. Bo jeśli umawiałem się z kimś, powiedzmy, za tydzień, środę o 17, to wiedziałem, że on będzie za tydzień, środę o 17, a dzisiaj, w środę o 16:30 mogę otrzymać telefon, słuchaj, stoję w korku, nie dam rady, zderzyłem się z kimś, co się stało, No tak, trudno się z panem, panie Jacku, nie zgodzić, ale powiedział pan takie słowo nostalgia za tamtymi czasami, za przeszłością w jakiś sposób. Ja mam wrażenie, że my przeszłość lubimy sobie idealizować, no bo taką mamy też funkcję pewnie pamięci, że ona zostawia wybiórczo tylko te przyjemne rzeczy. I państwa opowieść pokazuje, że te różne postaci z pałacu i te różne wydarzenia gdzieś tam z przeszłością związane czy nią owiane wcale nie muszą być krystaliczne. Taką mieliście intencję? Ale proszę wziąć pod uwagę, że tak naprawdę prawdziwi bohaterowie, ci grający główne role w naszej powieści, żyli tak jakby w lepszych warunkach, może tak powiedzmy, bo oni jak chcieli, to mieli dostęp do internetu i do wszystkich wynalazków XXI wieku, prawda? Tylko ci goście, którzy chcieli udawać, że żyją w wieku XIX, byli tego pozbawieni, ale na swoje własne życzenie, bo w każdej chwili mogli wyjechać samochodem za bramę i znajdowali się już z powrotem w XXI wieku. Także trudno tęsknić za czymś, w czym nie jest się tak naprawdę, tylko jak w kinie, powiedzmy. Spróbuję trochę poopowiadać o tym, co dzieje się w najnowszej państwa powieści, licząc na to, że pani Maria nie skrzyczy mnie całkowicie za zdradzanie zbyt wielu szczegółów, ale trochę o Nice chciałabym opowiedzieć, no bo ona jest taką trochę dziedziczką z niespodzianki, z przypadku, czy z... No tak, nie spodziewała się tego, że tak to będzie wszystko wyglądało, no ale zgodnie z tytułem jest nią. I tam w jej życiu pojawiają się przeróżni mężczyźni, no bo to jest jednak powieść obyczajowa, miłość jest w tle i z tego,
co wiem... Ale nie tylko mężczyźni, bo jeszcze jest czort. No to jak, no wiadomo, że czort to mężczyźni, to przecież wszystko się tutaj zgadza jak najbardziej. Ja się zastanawiam, czy to, bo jak mamy pałac, to myślimy sobie o księciu. Czy ten książę to on jest taki oczywisty i na białym koniu, drodzy państwo, czy niekoniecznie? No mamy nadzieję, że nie oczywisty, bo nie chodziło nam o to, żeby on był oczywisty i od pierwszego wrażenia każdy wie, kto tym księciem jest tak naprawdę. Panie Jacku, w roli księcia? Nie, ja nie myślałem od początku o obsadzaniu kogoś w roli księcia. Wręcz przeciwnie, tym bardziej, że Nika też nie jest księżniczką. Zdecydowanie. Tak, ale jest dziedziczką, prawda? I my chcieliśmy stworzyć wrażenie, że ona w zasadzie sama nie wie, gdyby jej ktoś kazał w danym momencie obsadzić w roli księcia kogoś, to nie byłaby pewna, kogo wybrać. A proszę wziąć pod uwagę, że miała w zasadzie 3 kandydatów do wyboru, bo jeszcze nie można zapominać o naszym weterynarzu z Moczarowisk. Być może to będzie tytuł 3. tomu. W każdym razie taka postać istnieje tam. No jeszcze jest Władysław, czyli dziedzic tak naprawdę z krwi i kości. No i ten 3, który... No już dobrze, więcej nie powiem, zaczynam spoilerować. Poza tym to było troszeczkę na takiej zasadzie, bo każdy z nas się przecież zastanawia, co by było gdybym był cesarzem, gdybym był kardynałem, gdybym był obrzydliwie bogaty, gdybym był księciem. I pisarz ma ten szczególny przywilej, że może to sobie nie tylko wyobrazić, ale i uwiecznić na kartach książki i troszkę wchodzić w buty swoich bohaterów. Dlatego fajnie było to pisać właśnie z punktu widzenia człowieka zwyczajnego, który nie urodził się z tą błękitną krwią, ale jednak los tak pokierował, że musi stawić temu czoła. Państwo zaczęli od tej opowieści o bohaterach, czy zaczęliśmy od tej opowieści o bohaterach, pojawił się Onufry, mówiliśmy oczywiście o Nice, tutaj troszkę w zawalowany sposób o różnych tych księciach, którzy są nimi lub też nie są, o tych wybrankach serca albo i nie, tak to nazwijmy. Ale czy mają państwo takich bohaterów w tej serii, którzy nastręczyli państwu najwięcej problemów przy ich pisaniu, przy ich tworzeniu, którzy byli wyzwaniem i takich, których się pisało przyjemnie? Szalenie przyjemnie pisało mi się wszystkie wątki o Magdzie i Julianie. Bardzo ich obydwoje polubiłem. Dlaczego? Ona, nie zdradzimy wielkiej tajemnicy, jest gwiazdą fizyki kwantowej. On też, nie zdradzając wielkiej tajemnicy, jest genialnym, światowej klasy oszustem. Genialnym oszustem, który nigdy nie został złapany, więc dlatego mówię, że genialnym. I zetknięcie ze sobą takiej pary było ciekawe, nie przeczę. A dla mnie bardzo sympatyczną postacią i taką mocno ulubioną jest Leokadia i jej związek z leśniczym, który nie chce być dziedzicem, aczkolwiek z racji urodzenia no, ten tytuł mu przysługuje. To teraz, skoro pan Jacek powiedział, najlepiej mi się pisało, to ja zaglądam teraz do państwa, do tego pokoju, w którym siedzicie, przyglądam, nie wiem, się czy jednemu wspólnemu biurku, czy każdy ma swoje oddzielne. Jak państwo dają radę pisać razem? Tak zapytam, bo wielokrotnie, kiedy prowadzę różne spotkania autorskie, to czytelnicy lubią zapytać autora czy pisarza, a gdyby pan z kimś książkę popełnił, to z kim? I wielokrotnie jest takie podejście, nigdy w życiu z nikim innym, bo ja tylko sam. Jak się pisze na dwie głowy? To znaczy, to nie jest tak, wie pani, że my piszemy, że to nie jest gra na fortepianie na 4 ręce. Każdy z nas ma oczywiście swój komputer i nawet jak piszemy razem w tym samym pokoju, to każdy no, operuje swoją własną klawiaturą, prawda? I nie jest tak, że my omawiamy treść książki, bo planujemy, piszemy coś, taki temat mamy, natomiast wiemy, jak powieść się zaczęła, bo już ją zaczęliśmy, natomiast nie wiemy, jak się skończy. I nie uzgadniamy tego między sobą. Dzielimy się, ty piszesz rozdział pierwszy, ja się wpiszę w treść, jak ty mi go prześlesz i na razie zacznę rozdział drugi, a ty poprowadzisz pół tego rozdziału, sam względnie wpiszesz mi się w tę część, którą ja już napisałam.
I tak to jest, nie dzielimy się, nie chcemy, żeby czytelnik wiedział, że rozdział pierwszy Ulatowska, rozdział drugi Skowroński, trzeci Skowroński, piąty Ulatowska. Nie, my wszystkie rozdziały piszemy razem, ale polega to właśnie na tym, że nie na cztery ręce, tylko jedno z nas pisze, a drugie z nas wpisuje się w treść już napisaną i proponuje część dalszą, w którą to część dalszą wpisuje się partner, no, dopisując jakby swój wątek. Czasami jest tak, że na przykład ja mówię, słuchaj, bierz Juliana, ja biorę Leokadię, ale to nie trwa do końca książki, bo raptem ja widzę, że Jacek zabrał mi Leokadię i sam o niej pisze i muszę ja wchodzić w jego treść. No, tak to się dzieje w naszym przypadku. Natomiast gdyby pani zapytała, czy mamy takie wrodzone zdolności, że potrafimy pisać w duetach, to odpowiemy może i w sposób, który pani nie zaskoczy, że owszem, chcemy pisać w duecie, nie w duetach, ale w tym, który stworzyliśmy i który urodził już 12 książek, właściwie 13, tylko 13 jeszcze jest niewydrukowana. I mamy zamiar robić to ile? 30 lat jeszcze, bo nie istniejemy dalekosiężnych planów. Dobrze, to podoba mi się takie rozwiązanie. Tego pytania, to jest jak w życiu. Muszą po prostu spotkać się dwie osoby, które się potrafią dogadać. Wtedy to jest przygoda. Wiadomo, również przy pisaniu. Wiadomo, że dwoje ludzi mniej więcej wie, co ich spotka za tydzień. Trochę gorzej za miesiąc czy za rok i tak samo jest z książką wspólną. Też nie wiemy, co wzajemnie wymyślimy. Często się zaskakujemy obydwoje, ale nigdy nie prowadzi to na manowce. No ale właśnie to pani Maria powiedziała tak, że ja mówię, pani Maria mówi, ty pisz męską postać, ja będę pisała żeńską postać. I nagle się okazuje, że pan się na przykład wczuwa w postać, na której zależało pani Marii. Czy da się w jakiś sposób nie spierać, po pierwsze, a po drugie nie mieć takiego poczucia żalu, ach, ja chciałem ten kawałek, albo ja chciałam ten kawałek. Państwo są już bardzo doświadczonym duetem pisarskim, ale myślę sobie o tych początkach, czy musieliście się po prostu dotrzeć. Na początku oczywiście nie mieliśmy pewności, jak to będzie. Przystępując do pierwszej książki, to było tak, że Rysia wysłała mi kawałek, który już napisała. Ja musiałem sobie go przeczytać, odpowiedzieć na dwa pytania. Raz, czy jestem w stanie podjąć ten styl. Było widać, że to pisała jedna osoba, bo inaczej to by nie miało sensu. A dwa, czy kierunek fabularny mi odpowiada, bo może ja bym chciał zmierzać w zupełnie innym kierunku. Na obydwa pytania odpowiedziałem sobie pozytywnie, dopisałem spory fragment i odesłałem wszystko Rysi, żeby ona ze swojej strony sprawdziła, czy to, co ja robię, jej odpowiada. Uprzedzając pytanie, Rysia to ja. Dziękuję pani Mario, że pani to wyjaśniła. Ja już to wiem, bo zasięgnęłam języka na temat tego, jak pani też lubi być nazywana a propos Rysi. Czyli z tym docieraniem to na początku trochę tak było, ale też sobie myślę, że pani powiedziała, że jakby nie ustalamy, co kto pisze, to jakoś tak się dzieje naturalnie, ale dyskutujecie o tym, co kto napisał po pisaniu? Ale oczywiście, bo inaczej nie miałoby to sensu. Przecież my nie piszemy dwóch powieści w jednej, czy nie piszemy zbioru opowiadań. Treść musi być jednolita, wspólna i obydwoje musimy wiedzieć, no, co mniej więcej będzie dalej. Chociaż bohaterowie nam robią różne psikusy, ale potrafimy sobie z tym dać radę. I to nie jest tak, może ja trochę źle powiedziałam, że wybieramy sobie, ty piszesz postać męską, ja piszę żeńską. Nie. My mówimy tak, słuchaj, w tej chwili ja piszę o Leokadii, a ty piszesz o Julianie. Ale za chwilę coś się zmienia i Jacek pisze o Leokadii, a ja piszę o Julianie. Tylko już wiemy, jak te postacie wyglądają, mniej więcej znamy ich charaktery i łatwiej nam kontynuować
to, co zaczął Patton. Mhm. Czy panu, panie Jacku, jest łatwo się wczuwać w emocje bohaterów i bohaterek? Bo jednak piszą państwo literaturę obyczajową, gdzie te emocje, relacje grają pierwsze skrzypce, a oczywiście stereotypowo mówi się, że tak łatwiej jest się wczuwać kobietom niż mężczyznom. A wie pani co? Pani zapytała Jacka, ale ja go tu uprzedzę. Muszę powiedzieć, że absolutnym zaskoczeniem było dla mnie to, jak on świetnie wszedł, nie wiem, w głowę, w myśli, w charakter kobiecy. Jeszcze powiem, że jeśli ktoś myśli, że ta powieść, ten cykl nie jest kryminałem, to zgodzę się, owszem, ale pierwsza nasza książka, druga nasza książka, to były kryminały. Potem znowu się nam zdarzyły kryminały. Ostatnią książką też jest kryminał i wcale nie jest tak, że zabija Jacek, a romansuje ja. Nawet powiedziałabym, że jest wręcz odwrotnie. Jacek sobie świetnie daje rolę z częściami obyczajowymi. Naprawdę. Jacek pani zabija, a Jacek romansuje w takim razie. No rozumiem. Może to, ja to tylko dodam, że mi pomaga to, iż w zasadzie nie mam żadnych... Nie, w zasadzie. W ogóle nie mam żadnych uprzedzeń. Nie uważam, aby kobiety były w czymś gorsze lub lepsze od mężczyzn i odwrotnie, co ma też odwrotną stronę medalu, bo nie uważam też, żeby kobiety były do czegoś niezdolne. Zresztą znamy z historii parę pań, które zatrzęsły światem. Tego chyba taki brak uprzedzeń pomaga wejść w cudze buty. Buty tutaj płci nawet. Jasne. W cudzą płeć. Czy państwo pisali Dziedziczkę z Moczarowisk w Radziejowicach właśnie? Czy to miejsce, w którym powstawała ta powieść, jest dla was istotne, ważne? Pandemia. Nie mogliśmy być w Radziejowicach, bo nie wolno było tam przebywać, bo hotele były pozamykane, więc pisaliśmy widząc Radziejowice oczami duszy, bo byliśmy tam kilka razy i naprawdę dość dobrze znamy to miejsce. Wracając do tego duetu pisarskiego, to co jest też ogromną siłą państwa powieści, to jest język. Przepiękny, też taki przywodzący na myśl różne, oczywiście on jest współczesny, ale gdzieś tam ten duch przeszłości się pojawia. I też mówi się o pewnym stylu pisarskim. Państwo mają wspólny styl pisarski, prawda? Tak na to patrzycie, że mówicie jednym głosem, czy jednym językiem. Pani powiedziała, pani Mario, żeby nie chcemy, żeby to było wiadomo, że drugi rozdział to Jacek, a trzeci, czwarty ja, czyli udało się wypracować taki wspólny styl już po prostu pisania, język wspólny. No, od tego uzależniliśmy w ogóle naszą współpracę. Pisząc pierwszą książkę, bardzo pilnowaliśmy tego, żeby ona była napisana właśnie jednolitym stylem. I obiecaliśmy sobie, że jeżeli nam się to nie uda, to zakończymy współpracę tą jedną książką, pierwszą pod tytułem Autorka. Jakoś nam się udało, bo nikt nam nie zarzucił, że widać, że w rozdziale pierwszym pisał to X, a rozdział drugi pisał Y. Wręcz odwrotnie, jedna z czytelniczek zrobiła mi prawie awanturę, że uprawiamy jakieś oszustwo, bo mówi tak, ja czytam książkę i odwracam, poglądam na okładkę, tam są dwa nazwiska, a ja czytam książkę i widzę, że to pisał jedna osoba pisała, więc po co takie oszustwa? I to był największy komplement. Jaki mógł nas spotkać. Tak się domyślam. Zresztą czytelnicy od czasu do czasu starają się jednak wskazać, o, ten fragment na pewno napisała Rysia, ten na pewno Jacek, i przyznajemy, że najczęściej się mylą. I bardzo nas to śmieszy. Doskonałe, to przepiękne. To przepiękne. Myślę sobie tak, że kiedy czytelnik czy czytelniczka bierze powieść, no to każdy z nas zwraca uwagę na różne rzeczy, bo takie mamy doświadczenia, taki mamy bagaż. Jedni kochają bohaterów, inni kochają fabułę. Jeszcze inni pokochają pałac, klimat, tak, tego miejsca. Państwo mają na swoim koncie jeszcze przed wami nie tylko jakby, czy również inne gatunki, tak? Gatunki nie są dla was ograniczeniem. Co dla was jest najważniejsze w powieści? Czy w kryminale inaczej, w obyczajowej inaczej? Na co najbardziej państwo zwracają uwagę? Co jest dla was takie kluczowe, jeśli chodzi o dobrze skonstruowaną powieść? Chodzi nam o to, żeby czytelnik, kończąc rozdział trzeci, był już bardzo ciekawy, co będzie w rozdziale czwartym. A jeżeli w rozdziale czwartym nie ma bohatera, który mu się spodobał w rozdziale trzecim, to kiedy on będzie? Bo on chce ciąg dalszy, żeby po prostu książkę czytało się z zaciekawieniem.
Poza tym nie staramy się na siłę wtłaczać tam jakichś filozoficznych uwag, górnolotnych porównań, wielopiętrowych skojarzeń. Bo po co? Przecież to ma być przyjemność dla czytelnika, a skoro będzie dla niego, to najpierw musi być dla nas. Jeśli czujemy pisząc przyjemność, to wtedy jesteśmy już na dobrej drodze. A jeśli chodzi o język, to obiecaliśmy sobie, że nie będziemy używać języka ulicy, języka, nie wiem, licealistów, jakichś slangów. Po prostu chcemy pisać po polsku. A propos tego, co powiedział pan Jacek o tym, że no ma być przyjemnie i pisać, i czytać. A co jest w podtekście Dziedziczki z Moczarowisk? Cóż, my nie, niczego nie sugerujemy czytelnikom. Każdy ma prawo tę książkę odebrać tak, jak chce. Jeden się śmiać od początku do końca, drugi płakać od początku do końca. Jego prawo. A ja myślę, że tam jest taka pewna myśl, mianowicie, że miłość jest najprzyjemniejsza wtedy, gdy jest zaskoczeniem. I tak to się zdarzyło w przypadku Niki i tego, którego wybrała. Tutaj, pani Mario, niczego nie wytniemy i nie wymontujemy, bo to zdanie mogłoby zupełnie spokojnie być puentą, ale jeszcze państwa nie puszczę absolutnie, bo chcę zapytać o to, co pani zdradziła, mówiąc o weterynarzu z Moczarowisk. Ja się domyślam, że to jest seria, nie bez powodu zresztą tak mówię, że mają państwo szersze plany związane z Moczarowiskami. Wiem, że teraz inna powieść, ale z Moczarowiskami plany są jakie? To wszystko zależy od tego, jak Dziedziczkę odbiorą czytelnicy, bo po pierwszym tomie, po Pałacu z Moczarowisk, zaczęliśmy dostawać maile i różnego rodzaju sygnały z prośbą o ciąg dalszy. Tym bardziej, że zakończenie było takie, które mogłoby sugerować, że coś się jeszcze zdarzyć przynajmniej powinno. I czytelnicy zaczęli się domagać tego właśnie. Drugi tom w zasadzie nie przynosi takich zagadek, co dalej i co dalej. Natomiast jest tam jeszcze kilka postaci, które są interesujące i o których mógłby powstać tom trzeci. Ale tu nie obiecujemy, że on powstanie na pewno, albo że nie powstanie. Poczekamy, co powiedzą czytelnicy. Tu zawiesimy głos, jeśli chodzi o ten motyw. A zdradzą państwo, co teraz w tych rolach głównych, jaka powieść? Tak. No możemy troszeczkę zdradzić. Wysłaliśmy dwójkę młodych kardiologów do Sopotu na krótki urlop, taki czerwcowy, z wykorzystaniem właśnie tego weekendu. I przez te kilka dni postanowiliśmy sprawić im takie kłopoty, jakich świat nie widział. No ja słyszę, aż tam, panie Jacku, aż tam syreny po prostu wyją u was takie kłopoty z tym Sopotem. Macie po prostu tło dźwiękowe, no. Świętokrzyska, rok marszałkowski. Mimo, że jest to 15 piętro, to dochodzą takie odgłosy. No dobra, to co z tymi kłopotami w Sopocie? Jest to kryminał mafijny. I my wplątaliśmy naszych kardiologów w sam środek działań mafijnych właśnie. Jak oni sobie z tym poradzą, to naprawdę warto przeczytać. My tak do końca jeszcze nie wiemy, bo dopiero powieść kończymy. Jacek powiedział, że potrzeba nam do tego 15 minut. Może ja bym to wydłużyła do 30. Natomiast to, co powstało do tej pory, no będę nieskromna, no czyta się naprawdę bardzo dobrze i zaciekawie. Ważne, że się fajnie pisało. Pisząc przeżywaliśmy przygodę, tak jak w każdej książce. I to jest najważniejsze. Zresztą kiedyś, a propos tych planów, puszczania samopas bohaterów, pozwalania im na wszystko i tak dalej, kiedyś sam King powiedział, że z planem to piszą wyłącznie nudziarze. Ja uważam, że no to jest absolutnie zasadne. Jesteśmy, żeby polemizować z Kingiem. A jeszcze dodam tylko, że akcja tej książki dzieje się w Trójmieście, a głównie w Sopocie, a my teraz właśnie z Sopotu wróciliśmy. Zresztą drugi raz w tym roku i niewykluczone, że pojedziemy trzeci, bo w Trójmieście jesteśmy co najmniej raz w roku. Kochamy to miejsce, te miejsca, bo Trójmiasto, ale głównie Sopot tak naprawdę. I naprawdę świetnie było być tam i pisać o tamtych miejscach.
Domyślam się. Powiedziała pani Mario taką piękną rzecz o tej miłości, że ta najlepsza jest ta miłość, która jest niespodzianką, czy taka, która jest zaskakująca w jakiś sposób. To może nie chcę państwa zaskoczyć, ale zawsze na końcu naszej rozmowy w podcaście Książki Pruszyńskiego zadajemy autorom, pisarzom, pisarkom takie pytania, luźno związane z tym, o czym rozmawiamy, bo chcę państwa zapytać, czy państwo pamiętają, co mieliście z polskiego na maturze? Ja, może to zabrzmi nieskromnie, ale ja miałam zawsze piątkę, nie było wtedy szóstek, piątkę z polskiego. Moje wypracowania, moja nauczycielka polskiego wysyłała gdzieś do jakichś międzyszkolnych konkursów i zazwyczaj wygrywały, więc to nie było dla mnie trudne pytanie, ale żeby panią zaskoczyć, powiem też, że miałam bardzo dobry z matematyki na maturze. I przez całe... Ale pani Mario, pani ma taką przeszłość przedpisarską, że to mnie absolutnie nie zaskakuje. Naprawdę, przepraszam, ale to się rozumie samo przez się. No. A Jacek? Ja nawet nie wiem, co ty miałeś z polskim. Ja miałem na maturze spokojną czwórkę, ponieważ wybrałem, przypuszczam, że dlatego już wybrałem wolny temat, czyli list do ulubionego pisarza, a nasza pani polonistka, niczego jej nie ujmując oczywiście, była tradycjonalistką i wolałabym, żebym rozwodził się być może o Słowackim, o Mickiewiczu. Po prostu lubiła innego pisarza. A o kim pan napisał, panie Jacku? Ja napisałem list do Stanisława Lema. I za Lema czwórkę. Ja myślę, że musimy po prostu wycofać te karty historii i zrobić to jeszcze raz. A propos konkretnych postaci, czy mają państwo takich bohaterów z czasów swoich lektur, którzy byli dla was w jakiś sposób, no może z tym autorytetem to nie przesadzajmy, ale którymi byście mogli sami być bohaterem z lektury? Ja może odpowiem. Zawsze chciałam być chłopcem. Nigdy w życiu nie bawiłam się lalkami, miałam misia tylko ukochanego i chodziłam z chłopakami, łaziłam po drzewach, strzelałam tam z pistoletów, grałam w piłkę nożną i zawsze chciałam być Indianinem. Czy moim bohaterem był Winnetu. Panie Jacku? Poza tym to się jednak zmienia w czasie. Gdy byłem bardzo młodym chłopcem, rzeczywiście chciałem być Old Shatterhandem i z Winnetu przemierzać prerię Dzikiego Zachodu. Później, gdy troszkę powiedzmy zmężniałem i dorosłem, chciałem być może Martinem Edenem czy innym bohaterem Jacka Londona. I tak to szło. To zależy od nastroju, od miejsca, od czasu. Przyznaję, że niektóre książki, do których wielki, wielki sentyment czuję, biorę po 20 latach do ręki, otwieram i przekonuję się, że to nie jest to. Każda książka ma, każdy bohater, każda książka, każdy autor ma dla mnie swój czas. Już. Czasem to a czasem nie. Niektóre czytam po kilka razy, do niektórych nie jestem w stanie wrócić. Tak, to jest bardzo mądre, co Jacek powiedział. Ja to samo mogłabym stwierdzić, aczkolwiek jest książka, do której mogę wrócić zawsze, o każdej porze i robię to, gdy jest mi szczególnie smutno, choć nie jestem w ogóle podobna do bohaterki. Natomiast uwielbiam ją i towarzyszyłam jej z wielką chęcią przez wszystkie tomy. Może się pani domyśla, o kim mówię. Mówię o Ani z Zielonego Wzgórza. Jasne. No ja mam taką inną bohaterkę, ja mam absolutnie Pipi Pończoszankę jako kawałek mojego dzieciństwa i pewnie mojej energii, ale o tym chętnie z państwem porozmawiam, kiedy państwo do nas wpadną do studia z tej świętokrzyskiej i marszałkowskiej, na to się umówmy. A na zakończenie pytanie o przyszłość, skoro o tym mowa. Jak państwo sądzą, za 10 lat, jakie książki będą popularne? No to bardzo trudne pytanie. Myślę, że chyba nie zmieni się nic w gustach publiczności. Niewiele się zmieni, może zmienią się, bo zmieniają się definicje gatunków literackich. Kiedyś był jasny podział kryminał, obyczajowa i tak dalej, który dzisiaj w zasadzie nie ma sensu, no bo spójrzmy na kryminał, nawet na kryminały Agaty Christie. Przecież to są powieści obyczajowe, to jest świadectwo tamtych czasów. Dzisiaj się to tak czyta właśnie. Czasy elżbietańskie, późniejsze, no wiktoriańskie, przepraszam, i późniejsze. Ja czytam te książki właśnie w ten sposób. Zagadka, trud, jest gdzieś tam obok. Jasne. Poza tym każdy morderca
i też ma życie osobiste. Kogoś kocha, kogoś nie lubi, kogoś nienawidzi, do kogoś tęskni. Trudno powiedzieć, że to nie jest obyczaj. Powiedziała pani Maria Ulatowska, która przyznała się podczas tego wywiadu, że to wcale nie jest tak, że ona romansuje, a pan Jacek zabija, tylko czasami bywa w tych książkach zupełnie inaczej. Drodzy państwo, ja wam życzę, żebyśmy za 10 lat, to już nie wiem ile mieli tomów opowieści z moczarowisk i przeróżnych innych, ale myślę, że to z życzeniami czytelników, żeby w tych moczarowiskach jednak państwu nadal było dobrze i żebyście mieli chęć podążać śladem kolejnych bohaterów i mieszkańców tego miejsca i okolic, może tak powiem. Polecam bardzo serdecznie Dziedziczkę z Moczarowisk, a wcześniej Pałac w Moczarowiskach. Najlepiej od razu obie części sobie zafundować i czytać razem z panią Marią Ulatowską i panem Jackiem Skowrońskim. Spokojnego popołudnia. Serdecznie państwu dziękuję za spotkanie przy mikrofonie. Dziękujemy. Było nam niezmiernie miło się z państwem spotkać. Żegnamy i do następnego spotkania. Jesteśmy umówieni. Bardzo dziękuję.